Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to haul z Numpexu. No dobra, może kilka zdań wstępu. A więc od kiedy tak naprawdę upubliczniłam informację, że ubieram się w Lumpexie, od kiedy zaczęły się lookbooki z Lumpexu, nie ukrywam, że fala wiadomości o tym, żebym zrobiła haul lumpexowy, mnie przerosła. Tak naprawdę jestem tutaj dla Was, więc jak zobaczyłam tą masę komentarzy, masę wiadomości, masę snapów właśnie z taką tematyką, że chcecie to zobaczyć u mnie, to stwierdziłam, czemu nie. Po prostu poświęciłam sobie pół dnia na to, żeby przejść wszystkie lumpexy, tym razem na Śląsku i z tych 3 godzin zakupów postanowiłam wszystkie ciuchy tutaj przynieść i Wam pokazać po prostu. Więc nie będę teraz pokazywała tego, jakie mam najlepsze ciuchy z Lumpexu w swojej szafie, tylko co udało mi się kupić przez 3 godziny w 3 Lumpexach na Śląsku, a dokładnie w Bytomiu. Więc jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się, gdzie znalazłam te ciuchy, to na pewno ulice tych lumpexów, w których byłam, które odwiedziłam, znajdziecie w opisie. No dobra, więc zaczynamy od pierwszego lumpa i to chyba była Biga. To są dosyć popularne lumpexy na Śląsku i to jest taka sieciówka. No więc tak. Pierwsza rzecz to jest taki, to jest taka nudowa bluzka, która ma ogromny dekolt. I ja uważam, że ten dekolt można spiąć, ale można go też nosić tak. Ja akurat nie mam zbyt bujnego biustu, więc jak najbardziej nie będzie mi się tutaj nic wylewać. Jedynie co mogę zrobić, to z tej strony podkleić taśmą dwustronną, tak żeby no, nic mi nie wyskoczyło podczas schylania czy obrotu i tak dalej. Bardzo mi się spodobała ta koszulka, szczególnie ze względu na swój kolor. Za tą bluzkę dałam 14 zł, bo akurat to było na części wycenionej. Kolejna rzecz. To jest taki wielki, Boże, nie wiem jak to nazwać, to jest taka wielka narzutka. Ja kocham się zakrywać, mam strasznie dużo swetrów, mam strasznie dużo trenczy i najbardziej lubię wiosną, taką wczesną wiosną, właśnie wchodzić w takich dużych rzeczach, pod którymi tak naprawdę skrywa się moja cała stylizacja. Fajne uzupełnienie i zawsze jest mi ciepło. Więc to kupiłam w Bidze również na wycenionej części za 19 zł. Ma takie fajne sznurki, którymi można się zawinąć, ładnie to pracuje, może nawet robić za sukienkę, bo też próbowałam przymierzyć w ten sposób. Więc jak najbardziej przyda się w mojej szafie taki basic, który można narzucić tak naprawdę na wszystko. Dalej, w ogóle jakie mam siaty, nie? Prosto z lumpa. Kolejna sukienka, kolejna rzecz to jest również z wyceny, ona jest jeszcze z metkami. Ten krój jest ogólnie jednym z najmodniejszych od chyba 2 sezonów. To są wycięte tak naprawdę rękawki w ramionach, tak bym to nazwała. I ten kolor ostatnio często pojawiał się w sieciówkach. Może nie ten kolor, ale ten taki błyszczący materiał, więc stwierdziłam, że skoro mam wydać za nową kieckę 18 zł, dlaczego nie? A jest taka luźna, jak zmienię kolor włosów, bo mam zamiar wrócić do swojego starego koloru włosów, to będzie idealnie pasowała do brązowych włosów, bo do rudych nie za dobrze czuję się w niebieskim. Więc na imprezę, luźną imprezę, czemu nie? Można wyglądać szałowo za 18 zł. Byłam w lumpexie chyba, który był największym lumpexem, jaki odwiedziłam w swoim życiu. Nie pamiętam, czy to było na ulicy Chrzanowskiego chyba w Bytomiu. I tutaj chyba wydałam najwięcej pieniędzy, bo wydałam około 120 zł. I zarówno z części wagowej, jak na przykład te spodnie, które również, ten wzór pojawiał się bardzo często w sieciówkach. Za takie spodnie na wagę zapłaciłam 6 zł. Kupiłam sobie buty w sieciówce w kolorze kaki, więc stwierdziłam, że brakuje mi teraz części garderoby, które byłyby w takim kolorze. Więc kupiłam sobie taką luźną, ja bym to nazwała luźną kieckę, taką basicową w kolorze kaki. Również była na wagę i za tą koszulkę dałam chyba, ona jest... To nie, to za tamte spodnie dałam 8 zł, a za tą koszulkę dałam 6. Kolejna, tym razem z wyceny, romantyczna sukienka, która też bardzo często pojawiała się teraz we wszystkich sieciówkach. Jest to sukienka
czarna, z koronką, pod spodem ma halkę, więc też jak najbardziej na jakieś wydarzenia, w których trzeba wyglądać bardzo elegancko, się przyda. I za nią nie pamiętam, ale chyba dałam dwie dychy. To było jedno z najdroższych rzeczy, które kupiłam. Następne jest to koszulka, z której oczywiście wytnę dekolt. I jest to koszulka oryginalna Disneya, dałam za nią 6 zł, jest z moim ulubionym bohaterem z Kubusia Puchatka, więc tak naprawdę wytnę sobie tutaj tylko ten dekolt. W którymś DIY-u pokazywałam wam, jak wycinam dekolty i jak bluzka się zmienia, więc wytnę sobie tutaj, podwinę sobie troszkę rękawki i będzie taka troszeczkę oversize'owa, ale idealnie będzie się nadawała do prostych stylizacji. No i jeszcze jest z bohaterem z Disneya. To jest zwykła koszulka, za którą też chyba dałam 4 zł i również w kolorze kaki, bo tak jak mówiłam, kupiłam sobie takie buty, więc trzeba mieć coś do butów, żeby było, a tego koloru mam mało w szafie, więc czemu nie, koszulka za czwóraka. I tutaj mam coś, do czego nie byłam do końca przekonana, bo ma materiał, którego nie lubię, taki bardzo sztuczny i no stwierdziłam, że ładnie będzie wyglądało do opalenizny, do fajnych czarnych sandałków i tak naprawdę jest to rzecz wielozadaniowa, zarówno się przyda na imprezę, jak i normalnie na co dzień. Jest to sukienka River Island i ona ma taki wzór, dosyć ciekawy. Teraz zauważyłam, że z tyłu jest dosyć prześwitująca, więc jestem ciekawa, co ja pod nią założę. Taki wzór z przodu, tutaj na rękawkach również ma. Mam nadzieję, że to po pierwszym praniu się nie zmychać, nie zniszczy. No ale dosyć przyjemny i ciekawy wzór. Ja lubię takie rzeczy wyjątkowe. Myślę, że dlatego też bardzo często kupuję w lumpeksie, żeby nie chodzić jak wierna kopia tysiąca innych dziewczyn, tylko po prostu mieć coś wyjątkowego. Chociaż nie ukrywam, że też lubię rzeczy, które ma każdy i bardzo często mi się przydają w różnych zestawieniach. I tutaj też jestem niezwykle zadowolona ze swojego zakupu, bo między innymi znalazłam body z Atmosphere, które jest w bardzo modnym teraz kolorze i kosztowało mnie dokładnie, jak tutaj na metce jest 8 zł, to kosztowało mnie 4 zł. 4 zł, ma fajny dekolt, może jak wypcham sobie piersi, to będzie jakoś to na mnie wyglądało. Nie no, wystarczy push-up, nie? Dziewczyny coś o tym wiecie. Kolejna rzecz, którą ostatnio widziałam gdzieś nawet na YouTubie. Polska vlogerka, którą obserwuję, modowa. No ona chyba nie ma jeszcze 100 tysięcy subskrypcji. Niestety nie pamiętam, jak się nazywa, bardzo przepraszam. Ale pokazywała, że zamawiała takie koszulki z Shein. Shane, czy jakoś tak, z takiej firmy. Ja tą koszulkę kupiłam za 6 zł. Fajnie tutaj ma takie spuszczane ramiona, tak? Po prostu możecie sobie ją ułożyć tak, żeby te ramiona były gołe, czyli teraz wszystko tak naprawdę jest z tymi gołymi ramionami. Idealnie nada się na wiosnę, ma fajne długie rękawy, więc powinny mi nawet dosięgnąć do końca ręki. Bo jeżeli jesteście wysokimi osobami, to coś wiecie o za krótkich nogawkach i za krótkich rękawach, nie? No, więc to za szóstaka, tak, 6 zł. I coś, co mnie zachwyciło i już nie mogę się doczekać, jak to nałożę, jest to sukienka, za którą dałam 12,50. Jest to z Big Bok, nie znam tej firmy, ale wam mówię. Jest to taka sukienka, przepiękna, bardzo romantyczna. Idealnie nada się na letnie dni, bardzo gorące, bo jest przewiewna. No po prostu cud, miód i orzeszki. Tutaj kupiłam z Clockhouse'a leginsy rozmiar M z ciekawymi zameczkami na dole. Jak wiemy, w szafie nigdy dość leginsów. W przypadku moim, z moim tyciem, chudnięciem i tak dalej, zawsze to, co włożę na swój tyłek, wcisnę się, to są właśnie leginsy. To, co mam na sobie, to tą bluzę. To jest również z lumpeksu i dałam za nią 8 zł. I również była z tego wielkiego lumpeksu, który omawiałam wcześniej. I dla mnie jest to sukienka. Pewnie mój brat będzie chciał mi to ukraść, ale chyba mu nie dam. Zwykła czarna koszulka, basicowa, za 10 zł. Z fajnymi guziczkami. To jest zwykły basic, więc tego nigdy dosyć, a tym bardziej, jeżeli jest niezniszczony i ma fajny materiał. Czemu nie? Zawsze się przyda. Kolejna rzecz.
sweter, który mam zamiar przerobić. Widzieliście, nie wiem czy kojarzycie te swetry Kanye'ego Westa, które są takie poniszczone, podarte, rozciągnięte i w ogóle. Ostatnio zrobiłam tak z jednym moim starym swetrem i idealnie to wygląda. Zawsze każdy pyta mnie, gdzie kupiłam ten sweter, a ja zrobiłam go samodzielnie. Że przerobiłam go z takiego bardzo wieśniackiego swetra. I tym razem również zakupiłam sweter za 15 zł, który zrobię w ten sam sposób. Będzie to dla mnie taka sukienka, którą rozciągnę, porozdzieram, popruję. Jest ładny, ale dla mnie jest zbyt ładny i zbyt prosty. Następna rzecz, mówicie, że nie mówię nic o męskich rzeczach, więc teraz powiem coś o moim bracie. Mój brat, bo ja bardzo lubię takie oversize'owe ciuchy. Mój brat jest bardzo dużych rozmiarów, bo ma prawie 1,90 m wzrostu i jest bardzo szeroką osobą. I ma zwykle problem, żeby znaleźć rzeczy, a jak wiemy, w lumpeksach jest dużo rzeczy takich większych rozmiarów, więc jeżeli macie też ten sam problem, że nie ma na was rozmiarów w zwykłych sieciówkach, to też wam polecam wybrać się do lumpeksów, bo tam jest tego naprawdę wiele. I zawsze jak przyjeżdżam do niego w jakichś oversize'owych ciuchach, to patrzy mi na metki i mówi: nie, to jest moje, to jest dla mnie, zostawiasz to, ja w tym będę chodził. Bo faktycznie jest duży problem, żeby znaleźć ciuch w odpowiednim rozmiarze. I tym razem jest też coś dla mojego brata, któremu to zawiosę, jak tylko będę jechała na Dolny Śląsk. Jest to bluza zapinana, w kolorze takim kaki, jak najbardziej, jak widzicie, spory rozmiar, więc powinien być zadowolony. Wpadło w moje ręce, więc pomyślałam o nim i stwierdziłam, że zrobię mu też taki mały prezent. Więc teraz coś dla mężczyzn, bo tak naprawdę udało mi się wyrwać dwie fajne rzeczy męskie. Jedna to jest zwykła koszulka z granatowymi rękawami, czyli też bardzo na topie teraz, a akurat jest Stopman i dałam za nią dyszkę, jakoś około dyszki, tak mi się wydaje. Kolejna rzecz są to kąpielówki męskie, za które dałam dwie dychy, z tego względu, że to było na wycenie i są one z Nike. A teraz już wiadomo, że wszystkie sportowe marki to plus 10 do ceny. To jest... fajnie one się układają, mi się bardzo podobają. Kolejna rzecz, to jest już dla mnie, nie męska. Jest to taki wielki trench, kurtka, wiatrówka w kolorze czerwonym ze ściągaczami, które można sobie przywiązać na obojętnie jaki kolor. Ostatnio nawet kurtkę tą założyłam jako sukienkę, bo fajnie mi się podobało, jak wygląda do zwyczajnych trampek białych, więc czemu nie. Zwykła czerwona, dałam za nią piątaka. Kolejna rzecz i już ostatnia to czapka. W takim moro, teraz widziałam, we wszystkich sieciówkach jest moro, więc stwierdziłam, że ona jest troszeczkę zniszczona, więc nie wiem, czy kojarzycie takie zniszczone czapki, które kosztują dobre kilka stów. Właśnie przerobię sobie ją na taką zniszczoną czapkę, trochę ją tutaj potargam, tam ją wezmę pumeksem i będzie po prostu w stylu tych zniszczonych czapek. Nie pamiętam jakiej marki, przepraszam. Więc ostatnia rzecz, jaką kupiłam i kupiłam ją za 6 zł, to jest właśnie czapka. To by było na tyle, moi mili. Nie ukrywam, że to były bardzo owocne łowy, ale pamiętajcie, że lumpeksów nigdy dość, bo no naprawdę można się tam ubrać zajebiście. I mieć wyjątkowe rzeczy, i mieć takie rzeczy, jak są obecnie w sieciówkach. Naprawdę znajdziecie tam wszystko, tylko trzeba chcieć, trzeba mieć motywację i trzeba
uzbroić się w cierpliwość, bo jest wiele takich miejsc, do których się wchodzi i się po prostu nie wyciąga nic. Nie jest sztuką kupić coś na siłę, jest sztuką coś kupić, w czym będziemy chodzić i co będziemy uwielbiać i czego nie będziemy sobie wyobrażać, to znaczy, że nie będziemy sobie wyobrażać szafy naszej bez tych rzeczy. Ja mam wiele takich rzeczy z Dumpexów i najbardziej kocham te rzeczy, bo łączy się z nimi to, że jestem niezwykle z siebie dumna, że udało mi się kupić coś za tak małe pieniądze i że jest coś unikatowe, może kilka osób na świecie tylko takie coś ma. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i dla mnie to jest zupełna nowość, tak naprawdę tylko gadanie o tym, ile wydałam na ciuchy i jakie ciuchy kupiłam, ale wiem, że to jest motywujące do tego, żeby wybierać się do Dumpexów i po prostu szukać. No niestety, nagrywając taki filmik będę miała dużą konkurencję, więc nie ukrywam, że trochę jestem, no tak... Trochę ten film ma dwie strony medalu. Nie wiem, czy chcę, żeby wszyscy chodzili do Dumpexu, bo już jest ogólnie ciężej wybierać fajne rzeczy. A teraz jeszcze jak ja powiem to kilku tysiącom osób, to nie będzie w czym przebierać. No nic, pamiętajcie, w opisie macie adresy do lumpów, tych, które odwiedziłam teraz w Bytomiu. No może do innych miast też będę się wybierać na takie łowy. Piszcie mi w komentarzach, czy macie dużo lumpexów i ogromnych second handów w swoich miastach. Może Anusz odwiedzę wasze miasto w poszukiwaniu łowów. Nie wiem, gdzie mnie, że tak powiem, powieje, więc może akurat dotrę do waszego miasta. To chyba wszystko, więc się z wami żegnam. Zapraszam do oglądania moich odcinków, pozostałych, wcześniejszych i tych, które będą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Znajdziesz tutaj naprawdę wiele tematów i wiele motywacji. Mam nadzieję. Więc to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!